11 listopada 1918 roku. Niemcy kapitulują. Na mocy ładu wersalskiego Polska wraca na mapę po 123 latach niebytu. Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, powraca do kraju, gdzie obejmuje władzę nad nowo odradzającym się państwem i tworzy rząd tymczasowy. Niemcy składają broń. Naród polski żyje niepodległością. Na zachodzie, wedle postanowień konferencji wersalskiej, zostają przeprowadzone plebiscyty, w których ludność ma zdecydować, do którego kraju chce przynależeć. W wyniku plebiscytów i przeprowadzonych przez Polaków zbrojnych powstań na Śląsku i Wielkopolsce zostaje ostatecznie ustanowiona granica zachodnia. Pojawia się jednak pytanie o granicę wschodnią, o której w Wersalu nie było mowy. W kraju szerzą się dwie koncepcje rozwiązania kwestii kształtu państwa. Odpowiedzialnymi za nie są dwaj czołowi politycy, Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Witam Państwa na obradach poświęconych koncepcjom kształtu odrodzonej Rzeczypospolitej. W dzisiejszej debacie swoje koncepcje przedstawią Józef Piłsudski oraz Roman Dmowski. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za zapowiedź. Tak więc moja koncepcja to inkorporacja. Ponieważ nie sądzę, aby Litwini czy Ukraińcy chcieli z nami dobrowolnie stworzyć wspólne państwo, zakładam, że trzeba będzie po prostu wcielić te tereny do Polski i spolonizować ich mieszkańców. Koncepcja Dmowskiego zakładała wcielenie do Polski Górnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego, większości Prus Wschodnich, Litwy, Galicji Wschodniej oraz części Białorusi po rzekę Berezynę. Białorusini i Ukraińcy mieli zostać spolonizowani, a Żydzi i Niemcy zmuszeni do emigracji. Odmienny pomysł miał jego przeciwnik, Józef Piłsudski. Dziękuję. Posłuchajcie uważnie. On się myli. Jeśli pomożemy Ukraińcom, Litwinom i Białorusinom w zbudowaniu ich własnych, niepodległych państw, to nie dość, że zyskamy sojuszników, to na dodatek odgrodzimy się od Rosji. Sam pochodzę z Litwy, więc będę nawoływał, aby się zgodzili. Taki sojusz może nam na dobre pomóc zatrzymać naszych kochanych sąsiadów ze wschodu. Piłsudski głosił koncepcję federacji, która zakładała utworzenie sojuszu Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, które miały stać się niepodległymi państwami. Zakładał on, że owe państwa zgodzą się na zawiązanie sojuszu z Polską. Liczył też, że powstałe kraje będą stanowiły strefę buforową pomiędzy Rosją. Wierzył on w możliwość stworzenia tzw. Międzymorza pod przewodnictwem Polski, zwanego także Trzecią Europą. Miałoby ono być przeciwwagą dla bloku państw faszystowskich i bloku państw zachodnich, która umożliwiłaby zachowanie pokoju w tej części świata. Plan Piłsudskiego miał jednak pewną znaczącą wadę. Rodząca się w Ukraińcach świadomość narodowa i zaszłości historyczne z Litwą sprawiły, że oba narody podchodziły do tej koncepcji niechętnie. Jeszcze podczas I wojny światowej, po przejęciu władzy w Rosji przez bolszewików, Ukraińcy proklamowali swoją niepodległość, tworząc Ukraińską Republikę Ludową. Jednak młode państwo nie było sobie w stanie poradzić z niestabilną sytuacją i odparciem bolszewików, więc poprosiło o pomoc państwa centralne. Interwencja Niemiec zakończyła się jednak obaleniem URL i stworzeniem rządu marionetkowego. URL odrodziła się dopiero po wycofaniu się wojsk państw centralnych. Po wycofaniu się z tych terenów wojsk austriackich Ukraińcy przejęli wojskową infrastrukturę oraz władzę w niemal całej Galicji Wschodniej, po czym ogłosili powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej niezależnej od URL. Wywołało to zbrojny opór ludności polskiej. Wojskowi i patriotyczna młodzież zorganizowali wtedy bohaterską obronę Lwowa w oczekiwaniu na wsparcie wojsk polskich od strony Przemyśla. Orlęta Lwowskie, bo tak nazywa się młodych obrońców Lwowa, wykazali się niesamowitą patriotyczną postawą. Byli to w większości uczniowie szkół powszechnych i średnich oraz studenci. Najmłodszy z uczestników miał zaledwie 9 lat. Najsłynniejszą sceną jest obrona cmentarza rozpowszechniona dzięki obrazowi Wojciecha Kossaka. Przykład młodych obrońców Lwowa był później bardzo mocno wykorzystywany w propagandzie II Rzeczypospolitej jako wzór dla młodzieży. Mogiły poległych Orląt znajdują się dziś na cmentarzu obrońców Lwowa, gdzie można znaleźć groby także tych najmłodszych. Dzięki natarciu wojsk polskich od strony Przemyśla, Polacy wojny z Ukraińcami wygrali. Jednak ze wschodu nadciągało całkiem nowe zagrożenie.
Привет, товарищи! Мы собрались здесь для справедливого дела. Революция должна распространить себя на весь мир. И мы должны это сделать. Ура, товарищи! Kiedy w Rosji w 1917 roku wybucha rewolucja komunistyczna, cały świat obserwuje ją z niepokojem. Komuniści postulują głównie poprawę warunków pracy robotników i rozprawianie się ze złymi kapitalistami. Zbrojnie obalają cara Mikołaja II Romanowa. Sytuacja w państwie ulega destabilizacji. Powstaje realne zagrożenie, że nowa nieznana zaraza będzie dążyć do rozprzestrzenienia się na cały świat. W lutym 1919 roku następują pierwsze starcia wojsk polskich z bolszewikami. Piłsudski bacznie obserwuje sytuację. W listopadzie decyduje się na wstrzymanie uderzenia, ponieważ wie, że jeśli Biali wygrają wojnę domową, to nie będą chcieli respektować niepodległości Polski. Polacy zdecydowali się na podjęcie rozmów z bolszewikami, którzy celowo przedłużali negocjacje. W 1920 roku Piłsudski razem z Simonem Petrulą, atamanem URL, podpisują ugodę, na mocy której Ukraińcy zrzekają się roszczeń do Wołynia i Galicji Wschodniej w zamian za pomoc udzieloną przez Polaków w wojnie. Żołnierze, wyruszamy na wyprawę kijowską. Nasz cel jest prosty. Bić bolszewików. Pomożemy naszym braciom wygrać tę wojnę. Razem stanowimy siłę. A kiedy już razem zdobędziemy Kijów, oddamy go Ukraińcom i stworzymy z nimi federację. Piłsudski chciał bowiem stworzyć z Ukrainą wcześniej wspomnianą federację. Był to przejaw realizowania przez niego właśnie tej koncepcji. Liczył na to, że w ślad za Ukrainą pójdą również Litwini i Białorusini. Już w maju połączone wojska zajęły Kijów. Społeczeństwo ukraińskie było jednak wyczerpane długoletnią wojną. Ponadto Simon Petrula został też przez wielu uznany za zdrajcę, gdyż zdecydował się na ustąpienie Polsce spornych terytoriów. W tym samym czasie bolszewicy zdążyli pokonać Białych i zmobilizować nowe siły, przez to szybko przejęli inicjatywę na froncie. Ze wschodu nadciągała prawdziwa bolszewicka furia. Kijów szybko został odbity z rąk polskich. Bolszewicy nacierali z obu stron. W czerwcu od południa w stronę Lwowa napierała konna armia Siemiona Budionnego, a w lipcu od północy w stronę Warszawy zaatakowała armia Michaiła Tuchaczewskiego. Polacy wycofywali się na całej długości frontu. W trudnej sytuacji 1 lipca powołano Radę Obrony Państwa, na czele której stanął Józef Piłsudski razem z władzami cywilnymi i wojskowymi. W obliczu widma klęski Polacy zdecydowali się prosić o pomoc państwa zachodnie. 5 lipca w mieście Spa odbyła się konferencja z udziałem premiera Władysława Grabskiego. Potrzebujemy waszej pomocy w pośrednictwie w rozmowach z Moskwą. Bolszewicy nacierają w kierunku Warszawy. Nasze wojska wycofują się na całej długości frontu. Udzielimy wam pomocy, ale pod pewnymi warunkami. Zgodzicie się na zawieszenie broni i podpisanie rozejmu z granicą na linii Kerzona. Oddacie Litwie Wilno oraz uznacie nasze decyzje w sprawie Galicji Wschodniej i Śląska Cieszyńskiego. Rząd Grabskiego ugiął się, więc powołano nowy rząd z Wincentem Witosem na czele. Nowo stworzony rząd obrony narodowej postanowił dogadać się z bolszewikami, jednak to też nie przyniosło skutków, ponieważ Polska nie mogła zgodzić się na żądania takie jak ograniczenie liczebności armii, czy nawet oddanie całego uzbrojenia. Bolszewicy, pewni zwycięstwa po zajęciu Białego Stoku, utworzyli tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Feliksem Dzierżyńskim i Julianem Marchlewskim na czele. Były to podwaliny pod budowę przyszłej Polskiej Republiki Radzieckiej. Kiedy w sierpniu armie bolszewickie zbliżały się do Warszawy, sytuacja była dramatyczna. Polakom udało się jednak do tego czasu zmobilizować 100-tysięczną armię ochotniczą. Zbliżała się jedna z najważniejszych bitew w historii świata. Jej wynik miał zaważyć o zatrzymaniu lub rozprzestrzenieniu się komunizmu na cały świat. 13 sierpnia rozpoczęła się Bitwa Warszawska. Polacy oparli swoją obronę na liniach rzek Wisły i Wieprza. Wojska polskie były podzielone na dwie części. Pierwsza część miała powstrzymać bolszewicką ofensywę na Warszawę, a druga przeprowadzić kontrofensywę z Nadwieprza. Żołnierze!
Ta bitwa zaważy o losach tego narodu. Co więcej, ta bitwa zaważy o losach całej Europy, a kto wie, może i całego świata. Żaden bolszewik nie może przekroczyć linii Wisły. Żaden! Cud. Świat został ocalony. Polacy zwyciężyli. Armia Tuchaczewskiego musiała się wycofać za linię Bugu, aby potem uciekać dalej w popłochu na wschód. Dzięki poświęceniu Polaków, komunistom ze wschodu nie udało się połączyć z komunistami z zachodu. Czerwona zaraza została zatrzymana. Później cała bolszewicka machina wojenna się posypała. W bitwie pod Komarowem została rozbita konna armia Budionnego. W bitwie nad Niemnem rozbito kolejne 4 armie radzieckie. 18 października podpisano rozejm, a 18 marca 1921 roku w Rydze zawarto ostatecznie pokój. Obie strony zobowiązują się do respektowania granicy na linii od rzeki Dźwiny przez Białoruś, Zbrucza i Dniestru, nie ingerowania w wewnętrzne sprawy, nie popierania działalności wymierzonej przeciwko sobie oraz zrzekają się wszelkich odszkodowań wojennych. Ponadto strona rosyjska zgadza się na zwrot mienia grabionego w czasach carskich. Strona polska natomiast zobowiązuje się do wycofania się z sojuszu z Ukraińską Republiką Ludową. Wróćmy jednak na chwilę do kwestii Wileńszczyzny. Zarówno Litwini, jak i Polacy mieli swoje powody, aby domagać się Wilna. Była to bowiem historyczna stolica Litwy, przy czym jednocześnie ponad połowę mieszkańców stanowili Polacy, a około 40% Żydzi. Po zajęciu Wilna przez bolszewików ci przekazali je Litwinom. Gdy sytuacja na froncie uległa zmianie, generał Lucjan Żeligowski wzniecił pozorny bunt przeciwko władzom polskim, tworząc w ten sposób Litwę Środkową, która przez 2 lata pozostanie niezależnym państwem, po czym dzięki referendum zostanie przyłączona do Polski. Po tych wydarzeniach Litwa nie będzie utrzymywać stosunków dyplomatycznych z Polską aż do 1938 roku. Tak kształtują się polskie granice na wschodzie. To jest historia odwagi, poświęcenia, zdrady i podstępu.